Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na film z Oszą. Przyjechałam po przedłużacz do telewizora. No i zajrzałam na chwilkę, dosłownie na chwilkę, no ale nie mogłam odpuścić, więc postanowiłam pokazać Wam, jakie zmiany nastąpiły tutaj w tym moim, z moim, no nie moim, ale w sklepie, w którym bywam najczęściej, zmiany. Powstało takie dodatkowe jakby stoisko. Tak naprawdę myślałam, że to jest jedno jedyne. Później okazało się, że jednak nie. I tutaj pokrótce pokażę Wam roślinki, jakie udało mi się znaleźć. Popatrzcie tutaj, świeżutka dostawa, nic nie ruszone, paletki po prostu w całości. Tutaj mamy peperomię, mamy syngonia, mamy filodendrony. Cena 15 zł za malutką doniczkę. No nie jest to tanio, ale roślinki były naprawdę ładne. Oczywiście można znaleźć tańsze. Nie powiem, że nie. Natomiast właśnie teraz tak patrzę, że widzę tutaj taką piękną begonię i ja jej wcześniej nie widziałam. Masakra, po prostu masakra. Nie wiem, jak to się stało, no ale nie zauważyłam jej wcześniej. No dobrze, na pewno bym ją wzięła ze sobą do domu. Tutaj macie prawdziwy miks roślin. Kalatea, begonie, zielistki, alokazje, krotony. O mamo, jakieś paprocie, hedery. Wszystko, co się udało, po prostu w takich maleńkich, maleńkich rozmiarach. Bardzo ładne kolory tutaj, jak możecie zobaczyć. Te ceny widzę, że są zróżnicowane w zależności od roślin. Tam były za prawie 15, tutaj za prawie 12. O, tutaj mamy miks peperomi. No tak, no oczywiście większe można dostać w Biedronce. Ale też nie każdy chce zaczynać od dużej rośliny. Niektórzy nie mają miejsca, więc tutaj absolutnie nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły. Pokazuję Wam po prostu to, co udało mi się tam znaleźć. A powiem Wam, że wyglądało to naprawdę imponująco. Przepięknie wyglądała ta aranżacja całego tego stoiska. Ono jest w zupełnie innym miejscu niż zazwyczaj. I tak naprawdę myślałam, że to jest tylko to jedno tutaj jakby zrobione stoisko, natomiast tam, gdzie zawsze chodzę, też jest, więc tych kwiatów jest naprawdę dwa razy tyle, co zwykle. Tutaj będziecie mogli zobaczyć miks takich malutkich sukulencików różnego rodzaju. To już jest tańsza cena tych maluszków i też widzę, że to w zależności od rodzaju rośliny, bo tutaj są za 12, tam były za 6. Popatrzcie, przepiękne są te roślinki, naprawdę świeżutkie, nowiutkie. O, tutaj jednej brakuje dosłownie, to nie byłam ja. Powiem Wam szczerze, że nic nie kupiłam z tej dostawy, bo mąż czekał na mnie w samochodzie, a ja mówiłam, że no muszę to nakręcić, bo naprawdę gigantyczna dostawa roślinek, bardzo ładnych roślinek zdrowych. Tutaj akurat w tej strefie było bardzo dużo maluszków. Popatrzcie tutaj, różne odmiany. I chyba, nie, tam dalej będą już większe rośliny, ale było naprawdę, naprawdę bardzo dużo maluszków. Ja też jestem z tego rodzaju osób, które no niestety, z tego rodzaju, no nie za ładnie to powiedziałam, ale po prostu nie mam miejsca na duże roślinki, więc no często rozglądam się wśród tych maluchów, bo wolę sobie kupić więcej maluszków niż jedną dużą roślinkę, ale tutaj absolutnie, zobaczcie, jakie piękne są te hobbity bodajże, o ile się nie mylę, za 25 zł, ale wyglądało naprawdę śliczne. Tutaj troszkę farbowanych aloesy. Aloesy, także tak jak mówiłam, ja czasem szukam tych maluszków, bo dla nich tam gdzieś znajdę zawsze miejsce. No, te wielkie też mi się czasem podobają. Tutaj sanse naprawdę gigantyczne. No ale no niestety, trzeba sobie radzić z tym, co się ma, czyli z tymi małymi pomieszczeniami. Tutaj będą dalej również sukulenty, patyczaki. Też po 12 zł. Te są już za 10, także tutaj jakby każda paletka, każdy rodzaj roślin miał swoją cenę. Nie było to jakoś tak uogólnione.
Doniczka trzynastka, więc tutaj już były większe roślinki. A tutaj, no tutaj, to tam gdzieś dalej będą hamedorki za 8 zł, a tutaj były monsterki za 36 zł. Dosyć takie spore wydają mi się jak na tą cenę. Gigantyczne skrzydło kwiaty. Juki, draceny, zamiokulkasy po 24. 24, tak. Dracenki gdzieś tam. A, ominęłam, może wypatrzyliście. tutaj trzy krotki. Bardzo ładne trzy krotki, ale moja odpukać ma się dobrze, więc absolutnie się tutaj nie zastanawiałam. Asparagusy były bardzo ładne i nad tą rośliną, no tutaj trochę żałuję właśnie. No teraz żałuję tych asparagusów i tej begonii, która tam gdzieś mi mignęła, ale może jak jeszcze tam wpadnę, to będą. Bardzo ładne, zdrowe, świeżutkie trzy krotki. Hedery. Hedery były również bardzo ładne, miały takie wielgachne liście, zobaczcie. Ten liść naprawdę robił wrażenie, to było tak połowa, może przesadziłam, 1/3 mojej dłoni, ale były naprawdę, naprawdę były duże po 11 zł. No i tutaj też piękne sadzonki za 3, no 40 zł. Ale ładne, naprawdę były ładne. No ja chętnie bym przygarnęła taką roślinkę, ale niestety jest dla mnie za duża. Ja mam takiego maluszka, który niestety czuje się słabo. Więc nie wiem, czy zdecyduję się na jeszcze jedną roślinkę. Były kawy, było epipremnum, które tutaj jedno możecie zobaczyć zaraz. Takie dosyć duże, nie wiem, czy ja je pokażę. Chyba nie. A tutaj mamy enjoye. Były enjoye, bardzo ładne enjoye za 30 zł. No nie wiem, chyba można znaleźć tańsze, ale tutaj Wam nie powiem na 100%. Ślicznie wybarwione fitonie. Fajne były kolory. Takich kolorów nie mam i tutaj się też mocno zastanawiałam. Birkiny, powiem Wam, że birkiny były przepięknie wybarwione. Ja Wam za chwilkę je pokażę. O, tutaj znowu mamy taki miks sukulentów. W ogóle jak one są fajnie poukładane na tej paletce. Cała paletka byłaby fajną ozdobą. Za 12 zł. Idę dalej. Podążam dalej i tutaj Wam chciałam pokazać taki rzut na to, co tam się działo. Nasion. Dużo nasion. Jeżeli ktoś szuka nasion, to można tam coś wybrać. I tutaj będzie dalszy ciąg. Hamedorki. Strelicję? Tak, nawet powiem Wam teraz, że oglądam ten film i dostrzegam pewne rośliny, bo oczywiście z prędkością światła tam musiałam się poruszać. Mój remont trwa. O, i zobaczcie, jak pięknie wybarwione birkiny. No po prostu śliczne, naprawdę śliczne. No cena 40 zł, ale dość duże i naprawdę ślicznie wybarwione. Hamedory w różnych rozmiarach, były maluszki, były większe, były też areki. Tu była roślin doniczka, nie wiem, 20. Czyżby to była faktycznie 20, może i 20, nie wiem. To jest chyba Stefanotis, tak? Ale za ile on był? Czy to jest jaśmin? Nie znam się za bardzo, ale wydaje mi się, że tak, za 33 zł. Areki tam widzę z boku, tak, tutaj będą areki po 15 zł. Dwunastka, no właśnie, nie wiem, co oznacza ta dwudziestka. Dwudziestka to jakaś gigantyczna byłaby donica. Dwunastka, przepraszam Was, że wprowadziłam Was w błąd. Zamiokulkasy, no te już były spore. Tutaj będą znów dracenki. Za 18-19 zł, więc były różne wielkości, różne rozmiary w różnych cernach, trochę gdzieś tam bananów się też pojawiło, ocykasy, ale drogie, za stówkę, ale duże, duże, ładne. Pamiętam, że kiedyś miałam na początku mojej przygody z roślinkami, to było jakieś 15 lat temu, po prostu szalałam z roślinami. Niestety wybierałam najczęściej takie, które lubiły bardzo dużo słońca, ja tego słońca nie mam i strasznie wydłużały mu się liście, strasznie dziczał. Oddałam go do mamy, ale teraz to już nie wiem, nie ma go tam, nie wiem w sumie, co się z nim stało. Tutaj areki znów po 40 zł. Już minęło naprawdę sporo, sporo lat. Teraz żałuję.
Tutaj również są roślinki za 40 zł, juki, naprawdę zdrowe, ładne, bardzo duże skrzydło, kwiaty kwitnące w dużych donicach, storczyki. No, tego nie mogło zabraknąć. Storczyki w różnych cenach, ale już tam się tak chyba szczegółowo w nie nie wdawałam. Nie było raczej, był chyba jeden tylko. Oj, tutaj są anturia w różnych kolorkach. Anturium. 30 zł, dość duża sadzonka. Doniczka 12, już troszeczkę tak walentynkowo z serduszkami. Tutaj znów gdzieś chyba będą. Tak, storczyki były w różnych rozmiarach. Były malutkie, były większe. A i tutaj troszeczkę Wam chciałam pokazać też kwietników, które się pojawiły. Tam jeszcze dalej postaram się. Tam były większe, wyższe, zdecydowanie wyższe. A już nie skupiałam się na każdym po kolei, bo naprawdę nie starczyłoby mi czasu i ten film trwałby strasznie długo. Dlatego tak, o zobaczcie. I tutaj jeszcze ta jedna strona, gdzie są jakieś odżywki, osłonki, doniczki chyba tam też są. Nie pokazuję tak szczegółowo, ale myślę, że coś tam, jeżeli Was interesuje, to możecie dojrzeć. Tam na końcu będą słoje. Tutaj moją uwagę przykuły takie wertykalne ogrody. Głównie to zainteresowałam się tymi roślinami, które tam były fajnie zestawione, bo tam była i alokazja, i sansevieria. Musiałam tam zajrzeć, zobaczyć. Były różne rodzaje. Powiem Wam, że bardzo fajnie to wyglądało. Ja na taką zieloną ścianę już od dawna się czaję, ale jakoś tak, no nie zdecydowałam się do tej pory. Nie wiem, może kiedyś, ale jeszcze, no jeszcze się nie zdecydowałam. Z Prosperplastu fajnie były te roślinki zestawione na tym zdjęciu. Podobało mi się to. No i tutaj będzie trochę donic, osłonek i plastikowych, i ceramicznych. Tutaj jakieś ozdobne kamyczki. I dalej będą słoje, różne słoje, wielkie, małe, okrągłe, jakieś podłużne, kuliste, z otworami, bez. Kurczę, nic tylko kupować. Nic tylko kupować, ale powiem Wam, że ceny no dosyć takie wysokie, chociaż to pewnie też zależy od tego, jakie szkło sobie wybierzemy. No nie, no te kule były naprawdę drogie, 80 zł. No nie wiem, nie interesowałam się wcześniej tym szkłem, więc też mi ciężko powiedzieć, ale chyba trochę za drogo. No i słuchajcie, to jest to miejsce, które zawsze odwiedzam. Myślałam, że go nie ma, a tutaj po prostu wiosna. Wiosna i nie tylko, ale bardzo dużo wiosny. Także pozdrowienia dla wszystkich fanów i dla jednej fanki cebulek. Tutaj przepiękne prymulki za 3,52. No i tutaj różne, naprawdę i hiacynty, i krokusiki, narcyzy 2,59, tutaj 2,69 krokusy. Co tutaj jest po 3 coś, 3,39, jakaś taka dziwna cena. Szafirek, o proszę bardzo, i szafirek był. O, tutaj są właśnie hiacynty po 2. Złote 29 groszy. Powiem Wam, że naprawdę trafiłam, jak sami widzicie, na świeżutką dostawę 6,59, bo jeszcze są nieprzebrane. Tutaj zobaczcie, całe palety. Nie mogłam przejść obojętnie koło czegoś takiego. Absolutnie. I tutaj już tak szybko naprawdę Wam pokażę. Już nie zatrzymywałam się tak bardzo, bo naprawdę nie sądziłam, że tutaj coś jeszcze znajdę. Były monstery, były draceny. Były tam jakieś kalate. Były. Co tam jeszcze było? Zresztą zaraz tam pewnie przejdę dalej i Wam pokażę. No tak, sansewierie duże, w różnych rozmiarach, w różnych cenach. Również nieprzebrane, świeżutkie. Co my tutaj jeszcze? Jakieś tam palemki, o tutaj takie maleńkie sanse były, również gigantyczne takie, nie wiem, latarenki po akurat ta 329 zł, 1,30 m były naprawdę duże,
One stały na palecie, były prawie mojego wzrostu. A tutaj maleńkie oplątwy w słoiczkach zamknięte. Powiem wam, że zaczęłam się zastanawiać właśnie, czy by, bo jedną z oplątw ususzyłam, no i tak być może z następną bym spróbowała, tak bym ją zamknęła w słoiku. No nic. Małpki. Małpki, ładne te małpki nawet były. A tutaj też oplątwy. Chyba nawet była ta oplątwa przeceniona. Tak, po 25 zł z 35. Tutaj trochę roślinek w szkle. I dalej co będzie? Tutaj będzie troszeczkę maluszków. O, tu też są begonie, ale już takie trochę były. No te begonie były już mocno przebrane. Tu już są większe, już są droższe. Co tam ciekawego jeszcze ujrzałam? Sukulenty, jakieś drzewka, dracenki, palemki, skrzydło kwiaty, a o zielistki. Zielistki były też w różnych rozmiarach. Były większe po 12 i mniejsze po dyszce. Też takie ładne, naprawdę duże, zdrowe. Nie mam ręki do tych zielistek, chociaż to niby takie proste roślinki w uprawie, ale coś nam nie idzie zupełnie ta nasza współpraca z tymi zielistkami. Nie wiem dlaczego. Może jeszcze raz spróbuję, ale to już na wiosnę. Teraz już szczerze mówiąc nie porywam się na roślinki, z którymi mi nie po drodze. Nolina. Noliny też miałam, kurczę, dawno temu, właśnie razem z tym cykasem, też oddałam do rodziców, ale ona stała na korytarzu, coś się z nią stało, widzę, że ona z powrotem wróciła do łask, jest jej coraz więcej, coraz częściej ją spotykam. Tutaj są jeszcze większe noliny, no tutaj to już są takie naprawdę konkretne, też bardzo ładne, zdrowe. 120 zł, duża donica i tutaj jest 27 cm, więc tutaj jest już taka konkretna ta donica. Jakiś cytrusik tutaj się gdzieś trafił. No słuchajcie, tych cebulek naprawdę było tam mnóstwo. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to dużo. Jeszcze takie właśnie nierozwinięte, bo kiedy weszłam do Leroy, to tam po prostu wszystkie te hiacynty im rozkwitły. Był tak cudowny zapach, że no ale cóż z tego, no ona już przekwitnięte można powiedzieć, więc tutaj macie taki na takich standach sukulenty w różnych cenach w zależności od wielkości, było ich naprawdę dużo. Tutaj jeszcze coś znalazłam, tutaj jakaś przecena była, tak ze stówki kalatea na 80 zł, jakaś taka dosyć duża ta kalatea była, nawet bardzo duża. Monsterkę jakąś tutaj wypatrzyłam i coś tu jeszcze. Aha, no tutaj oczywiście do wyboru jakieś bambusowe drabinki i tam jeszcze chciałam wam tylko pokazać szybki rzut oka na osłonki. Aha, tutaj były jakieś roślinki z wyprzedaży, ale już nie zagłębiałam się tam w ten stolik. Tutaj jeszcze troszeczkę osłonek, bo widzę, że ich przybyło. Kiedy byłam jeszcze jakiś czas temu, to było ich dość mało, natomiast teraz widzę, że jest ich coraz więcej. Oczywiście tutaj są ceramiczne, z drugiej strony jeszcze jest mnóstwo plastikowych osłonek kolorowych, ale ja już tam nie wracałam. Natomiast tutaj jeszcze było jedno stoisko tak po środku hali, gdzie były zebrane takie naprawdę duże, konkretne okazy roślin. Tutaj noliny, draceny, sansevierie były też naprawdę, naprawdę duże i maleńkie też. Nad tą się zastanawiałam, bo muszę wam powiedzieć, że tej zimy po prostu wykończyłam kilka sans. Nie wiem, jak to się stało, aż wstyd się przyznać, żelazna roślina, no ale da się, no. Dlaczego nie? Dało się. A tutaj byłam ciekawa, bo mam taką samą sansevierię, która jest z drugiej strony takiej wielkości. Ciekawa byłam właśnie jej ceny. I tak gdzieś tam szukałam i chyba znalazłam około 50 zł. I takie gigantyczne drzewka, o jest. I takie gigantyczne drzewka bonsai również były chyba po 300 zł, więc taka naprawdę dość wysoka cena i roślina naprawdę duża do jakiegoś dużego salonu, to jak najbardziej tak. Kochani, dziękuję wam bardzo, bo już mi się czas kończy. Trzymajcie się cieplutko, dużo zdrówka, pa, pa!
kochani, to jednak jeszcze nie koniec filmu. Zapraszam Was na losowanie, na zaległe losowanie. Przepraszam Was, że troszkę się to przesunęło w czasie, ale mój remont po prostu trochę mnie przerósł. Zakładałam, że skończy się szybciej, natomiast jak to w czasie remontu, wychodzi milion innych rzeczy, jeszcze do zrobienia, do poprawienia, no i stąd to takie moje małe opóźnienie. Natomiast już teraz nie będę przedłużać. Ja już sobie tutaj przygotowałam program, za pomocą którego wylosuję osobę, która wygra ten taki zestaw, który Wam pokazywałam. To była osłonka plus dwa takie wazoniki ukorzeniacze. Należało podać 1500 cyfrę w komentarzu. Zaraz, mam nadzieję, że tutaj niczego nie uda mi się zepsuć. I teraz sprawdzimy. 105 osób będzie brało udział w losowaniu. Także bardzo Wam dziękuję, naprawdę. Bardzo się cieszę. Powiem szczerze, że no nie spodziewałam się, że będzie Was aż tylu. No i co? Startujemy, nie przedłużamy. Aneta. Bardzo serdecznie gratuluję. Bardzo proszę, aby Aneta skontaktowała się ze mną poprzez maila. Ja go tutaj gdzieś teraz wyświetlę, ale będzie również w opisie pod filmem. Także słuchajcie, no dziękuję Wam bardzo. W międzyczasie okazało się, że ta liczba subskrypcji wzrosła do 1840, chyba 40, o ile się nie mylę, więc niewiele brakuje do 2000. Będzie kolejne rozdanie. Także tych wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują kanału, a mieliby na to ochotę, to bardzo serdecznie zachęcam. Będzie mi bardzo miło. A teraz Wam już dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrówka przede wszystkim, bo to najważniejsze. No i co? Zapraszam na kolejny film. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie film, ale to wszystko się zmienia. Czasem wpada mi właśnie coś takiego, czego nie planowałam, więc nie będę mówiła, jaki będzie to film, ale na pewno jakiś się niedługo pokaże. Także dużo zdrówka, pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze raz gratuluję i trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa!